Niemal 800 tysięcy złotych dotacji otrzyma Stowarzyszenie Aktywni Tak Samo na poprowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Suwałkach. Stowarzyszenie z powodzeniem zajmuje się tego rodzaju działalnością od 10 lat. Nie ma więc wątpliwości, że poradzi sobie z tym wyzwaniem. Środki na utrzymanie i realizację powierzonych zadań za pośrednictwem suwalskiego ratusza trafią tutaj z budżetu podlaskiego wojewody. Miejsce w domu samopomocy znajdzie 34 podopiecznych. To przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W 5 różnych pracowniach prowadzone będą zajęcia stymulujące uczestników do podejmowania aktywności, w tym również zawodowej. Zasadniczym celem domu będzie wsparcie podopiecznych w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Placówka będzie współdziałała z Powiatowym Urzędem Pracy, co daje szansę na aktywizację zawodową uczestników zajęć. Umowa ze Stowarzyszeniem Aktywni Tak Samo zostaje zawarta na okres 5 lat, począwszy od stycznia 2023 roku. Oczywiście blisko 800-tysięczna dotacja ma wystarczyć na okres znacznie krótszy. Jednego roku. W każdym kolejnym z umownych 5 lat na koncie organizacji pojawi się nowa pula środków. Dom funkcjonował będzie w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.